Tu mi coś piszczy. Może go włączę najpierw. Patrzcie. Niemożliwe, to będzie... Patrzcie się, pole! No właśnie, to jest jedyne pole, na które jeszcze mogę wrócić. I tak sobie pomyślałem, a przyjadę na te swoje łąki, na których już na pewno nic nie ma. I na tym polu też nic nie ma. Ciągle jeszcze jest niezasiane. Ciągle jest odwadniane. Ale nie ma co nie ma, ale jest, patrzcie, plomba. Ja już ją wykopałem, już widziałem, że to jest pierwsza w życiu plomba moja, która jest z datą 1879. Breslau już widzę. Wiadomo, co to Breslau, że to Wrocław. Wy też widzicie już ładną, czyszczoną. Także zaczynamy plombą dzisiejszy dzień. Jeszcze chwilę tu się przekręcę, pokręcę. Może na tą łąkę, nie wiem, zobaczymy, gdzie mnie oczy poniosą. W sumie ziemia nie była tu przewracana, powiem wam. A co dziwne, już po krótkim czasie mam znowu jakąś krągłość tutaj. Co to jest? O! Co to jest? Jakiś guzik był? Ależ to zarośnięte, powiem wam. W pierwszym momencie myślałem, że to zlepek jest. Monet. Ale tu chyba jest dzyndzel jakiś. Ale patrzcie, to jakieś złote wychodzi. Co to, kurczę, jest? Zobaczymy szczoteczką. O kurczę. Kurde, runąłem, szczoteczki nie mam, powiem wam. Ale szkoda. Nie wiem. Nie wiem, co to jest, ale to... Powiem wam, że tutaj nie zajmę się tym. Tylko gdzieś tam muszę w jakichś chyba płynach to pomoczyć, bo to nie wiem, czy to... No nie wiem, co to jest. Nie jest to zlepek na pewno. Ale biło potężnie. To jest ten dzyndzel, co by wskazywało, że to jakiś guzik jest, ale to... I patrzcie, jeszcze złoty jeszcze na dodatek. Dobra. Lecę dalej. I patrzcie. I znowu wyszła plomba. Super, a te plomby tu fajne wychodzą. Z napisami. Czytelne. Powiem. Ajniąc coś tam, nie wiem co. O, tu jest płaska akurat z tej strony. Ale tu coś jest. Także fajnie, mamy drugą plombę. Na tym poletku, niby przechodzonym, takie małe poletko, można zrobić je dosłownie w pół godziny, a za każdym razem coś wychodzi. A ten idealny dźwięk na co obstawiacie? Weimar? Pierścień wiodący raczej by wyżej bił. Może jakiś lepszy fenol? A może w ogóle jakiś złom, co daje fajny sygnał. Tylko że tak, na Polmosa to za mało. Widzę coś okrągłego. Jeszcze tak nadmienię, że zanim stwierdzę, co to jest, to tutaj był ostatnio Weimarek, gdzieś tutaj dokładnie, 10
fenoli z kłosami. Co mamy teraz? Kurczę, to nie to chyba. Nie, to jest to. Ole zajechany. To jest 50 z kostcami, ta taka ameliniowa. Ole, jeden purhal. Patrzcie. Szkoda, no. Szkoda, szkoda. Ujej. Dobra, już tego nie rozczłonkowywuję tu. Tutaj widać było, że to ta moneta. No szkoda, że taka zajechana, bo by była pierwsza monetka fajna dzisiaj, a tak. No niby jest. Zmieniło się sceneria. Zmieniło się pogoda, zmieniła się po... Zobaczcie, co się stało. Czasem jak zawieje, to jest wręcz zimno. Ale ja mam tu pierwsze kółko. Co to będzie? Gaciak? No, wychodzi na to, że gaciak. Tam na poletku już nic nie wyszło. Było to godzinę temu, jak zszedłem z tego poletka. No wiadomo, przechodzone już, przeorane na maksa. Gaciak czy nie gaciak? No gaciak, no co ja się będę tu zastanawiał, pewnie brektet, no. Nie mam szczoteczki, kurczę, żeby ten przeczyć, ale wam to pokażę. Pokażę wam na zdjęciu tego gaciaka. No. Dobra, lecę dalej. Już mnie się oczy zaświeciły na drugą szturmówkę. Ale powiem wam, że jest chyba łyżka, bo patrzcie, kształt już okrągły. Mówię, jest, mam. A tu mam, o. Łyżkę mam. Chociaż żeby srebrna była. Nie, nie będzie ona srebrna. Sygnał taki piękny dawała. To może tam mosiężna jest właśnie. Ale łyga, powiem wam, ja pierdzielę. Łusa. Słuchajcie, mam jakiś kolorek bardzo głęboko. W ogóle rękawice założę. Mocno wysoko na 30 bijący. Bardzo wysoko. Zaraz wam pokażę. Dobra, pinpointer już nie będzie potrzebny, bo ja to chyba podważę tylko. W ogóle tak o, uciąłem łopatę. Za krótka, szpadelek raczej, za krótko. Także mam taką wersję cięższą i większą tego mojego małego. Kolega się będzie śmiał ze mnie, ten co mu go kupił. Podważone czy nie? A pierdziel, ja powiem wam, że masakra, wymęczyło mnie pod korzeniem. Nie chciało się ruszyć, nie chciałem tego zniszczyć. Patrzcie, co się trafiło. Śrubunek jakiś, kurczę, ale i tak go dziabłem tu. No. Ale to mosiądz, także każdy ziom zbiera złom. Dobra. Co robi władca kamieni, jak zgubi łopatę w takiej trawie? Nic. Po prostu czeka.
Zastanawiałem się nad tym, czy to wykopać, ale patrzcie, wyszło coś. Plomba znowu, ja pierdzielę. Ale ta jakaś ta z cyckiem taka. Plomba tym razem. Numer 68. Filmu z tego nie będzie dzisiaj raczej. Ale plombowy dzień można powiedzieć, bo trzy. Gerlitz, o ziomki są z Gerlitz, powiem wam, tu mi coś piszczy, może go włączę najpierw, patrzcie, niemożliwe, to będzie plomba, ja pierdzielę, obok tamtej. Następna plomba 67, tamto było 68. Mam jakiś kontekst, więc dwie plomby, stały tu dwa worki, pewnie były odpieczętowane. Czekajcie, zaraz zobaczymy, może jeszcze. Dobra, jeszcze tu się poszwędam. Dwie plomby tak blisko, może coś innego będzie jeszcze. Dobra, kolejne dwie rzeczy mam. Więc tak, będzie to taki kawałek ładnej łyżeczki chyba. Zobaczycie ją tutaj na zdjęciu. A drugi kawałek. No szkoda, że nie ta górna część, ale podstawka od żołnierzyka się trafiła. Jakiegoś, albo zwierzątka. W malowaniu chyba było. Nawet na jakiś kolor, a może nie, także jakieś pierdoły tu wychodzą, nie ma co, ale pola piękne pola u góry, tylko że co, tam nie można wejść, tam nie ma zgody, także słuchajcie, było to co było, jak nie będzie z tego jednej części, to nie będzie, to wskoczę w następną, bo co tam było, te plomby, jakieś tam badziewie, jakiś tam połamany fenol z Republiki, no i tyle, nie było co pokazać, a ja lubię jak coś tam wam mogę pokazać, także jak nie będzie z tego jednej całej części, to oczywiście zapraszam na drugą połowę, a jak nie, to nie i pozdrawiam wszystkich gorąco i do następnego filmu, cześć!